Sport w Republice, Rafał Kasprzak. dobry wieczór Państwu. Prawie mistrz kontra prawie wicemistrz, a na pewno dwie najlepsze drużyny obecnego sezonu. Dobiegł końca wielki finał Pucharu Polski pomiędzy Rakowem Częstochowa a Legią Warszawa. Dogrywka znaczy 120 minut rywalizacji nie, nie przyniosły rozstrzygnięcia i kibice nie dostrzekali się nawet ani jednej bramki. Na stadionie narodowym w Warszawie czekało na kibiców piłkarskie święto finał Pucharu Polski z udziałem obecnie dwóch najlepszych drużyn sezonu zmierzający po historyczne mistrzostwo w PKB Ekstraklasie Raków-Częstochowa kontra druga w ligowej tabeli Legia Warszawa. Raków wywalczył dziś w trzecim finale Pucharu Polski z rzędu i bronił trofeum wywalczonego w 2021, jak i zarówno w 2022 roku. Legia zaś w takim meczu grała zdecydowanie częściej, barzy 25 razy, ale po raz pierwszy od 2018 roku. Spotkanie bardzo źle rozpoczęli stołeczni, bowiem już w szóstej minucie i po analizie VAR czerwoną kartkę ujrzał Yuri Ribeiro i zespół Koszterunia Icza musiał radzić sobie w osłabieniu. Ekipa Częstochowa chciała to wykorzystać i miała ku temu kilka znakomitych okazji, ale swój zespół świetnie z opałów ratował bramkarz Kacper Tobiasz, notując raz po raz udane interwencje. Gracze Marka Papszuna wyraźnie dominowali na placu gry, ale bezskutecznie walili głową w mur. Emocji oczywiście nie brakowało, ale do przerwy bez goli. Po zmiennej stron obraz gry nie uległ większej zmianie. Rakowy budował ataki pozycyjne długo utrzymując się przy piłce, ale grał zbyt czytelnie. Legia zaś czyhała na szybki kontratak. Minuty miały, a w spotkaniu wciąż brakowało tego, co w futbolu najważniejsze, czyli bramek. Warszawiacy mądrze się bronili, zaś Rakowowi jakby z upływem czasu zaczęło brakować pomysłu na rozmontowanie defensywy rywala. Regulaminowy czas gry ostatecznie nie przyniósł rozstrzygnięcia, tak więc potrzebna była dogrywka. Również i w dodatkowych 30 minutach rywalizacji żadnej z drużyny nie udało się przechylić. Szali zwycięstwa na swoją korzyść. O wszystkim więc muszą zdecydować rzuty karne. Finał Pokoru Polski jeszcze nie dobiegł końca. Trwają rzuty karne. Zmieniamy temat. Mecz pełen zwrotów akcji Iga świątek, nie bez problemów, ale zamedowała się w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Rangi Masters 1000 w Madrycie. Liderka światowych list dopiero po trzysetowej batalii pokonała Katrynę Aleksandrową. Iga Świątek do jednej ósmej finału madryckiego turnieju dostała się bez żadnych kłopotów. Zarówno Julia Grabka, jak i Bernarde Pere ograła w dwóch setach wynikami 6-3, 6-2. Teraz po drugiej stronie siatki stanęła nieobliczalna Jekaterina Aleksandrowa, z którą rywalizację rozpoczęła dopiero o godzinie 22.45. Nocna bitwa trwała blisko 2,5 godziny, a do rozstrzygnięcia pojedynku potrzebne były aż 3 sety. Z początku liderka światowych listy pomału dochodziła do głosu. Iga Świątek rozpoczęła od przegranego podania serwisowego, a chwilę później przegrywała 1-3 w Gemach. Na szczęście udało się Polce narzucić własny rytm gry, odrobić straty i samej uzyskać przewagę. Tej już nie wypuściła z rąk, triumfując w premierowej odsłonie 6-4. Drugi set to tenisowy roller coaster Świątek zdawała się być nie do zatrzymania i dążyć po bardzo pewny triumf. Gdy prowadziła w gemach 4-1 a kilka minut później 5-2, była już o krok od zamknięcia rywalizacji. Wówczas jednak w niewiarygodny sposób Aleksandrowa podniosła się z kolan i przedłużyła swoją obecność na korcie. W dziewiątym gemie obroniła nawet piłkę meczową, doprowadzając do remisu po 5. pięć. Obie Wysistki wygrały jeszcze po jednym podaniu serwisowym, aż w końcu o losach partii musiał zadecydować tiebrek. W nim Aleksandrowa szybko uzyskała trzypunktową przewagę, a chwilę później wygrała 7-3, doprowadzając w setach do remisu. W trzecim secie Iga Świątek, na szczęście opanowała huśtawkę nastrojów, zachowała spokój i pokazała nerwy ze stali. Nie oddawała już punktów za darmo, dzięki czemu nie pomagała rywalce. Grała czujnie, precyzyjnie i nie dopuściła do kolejnego zwrotu akcji. Mecz dobiegł końca w 9 gemie, gdy 21-latka wykorzystała pierwszą w tej partii piłkę meczową po 145 minutach wygrała 6-4, 6-7, 6-3 i tym samym po raz pierwszy w karierze zameldowała się w ćwierćfinale turnieju Masters 1000 w Madrycie. O półfinał natomiast powalczy z niespodzianką imprezy Chorwatką Petro Martic sklasyfikowaną na 33 miejscu w rankingu WTA. Spotkanie to zostanie rozegrane jutro nie wcześniej niż o godzinie 20. Świątek z Martic grała dotychczas tylko raz podczas Indian Wells w 2021 roku i wówczas wygrała pewnie w dwóch setach. W półfinale natomiast zameldowała się już wiceliderka światowych list Aryna Sabalenka. Po Konała ona dziś egipcjankę Majar Sherify po trzysetowym boju wynikiem 2-6, 6-2, 6-1. W pozostałych dwóch ćwierćfinałach zagrają Maria Sakkari z Iriną Begu oraz Jessica Pegula z Weroniką Kudiermetową. A dosłownie przed paroma sekundami finał Pucharu Polski dobiegł końca po serii rzutów karnych. Lepsza okazała się Legia Warszawa, która tym samym sięgnęła po swój 20 w historii klubu trofeum Pucharu Polski. Więcej o tym spotkaniu w jutrzejszym wydaniu informacji sportowych w Telewizji Republika. Na dziś to wszystko. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.